nastał ten dzień. Nastał ten dzień, gdzie już wiem, że samemu będzie to trwało wieczność, tak jak mi piszecie, tak jak mnie obrażacie w tych komentarzach, że nic nie robię, wstaję o 9. Dlatego podjąłem następne kroki i będę się wspomagał znowu fachowcami. Wracam do fachowców. Czyli zaczynamy, słuchajcie, od całego poddasza. Ja wam mówiłem, że będę je robić sam. Czas mnie goni, do grudnia rodzina musi się wprowadzić, trzeba 12 tysięcy znowu powywalać i jedziemy z najlepszym materiałem, jakim jest pianapur. Pianapur. Pierwsza zaleta, jak już widzicie, to jest taka, że szybko to zrobią. W jeden dzień. Maksiu śpi, zobaczcie. Maksiu tutaj śpi. Ciachen. Ja już jestem po śniadanku. Magdalenka mi zrobiła. Oczywiście poszła dalej w kimkę. Jest 9:26. Co tu robią na ulicy, bo hałas jest niesamowity. Równają drogę, na to idzie bardzo dużo pieniędzy. Jak zwykle, nie wiadomo pewnie kogo to droga, albo wiadomo, nie ma komu zapłacić za porządną kostkę brukową, jak jest na wszystkich tych ulicach, tylko to jest jedyna ulica, gdzie nie ma tej kostki brukowej i zawsze jak inwestycja nie jest dokończona, to później tak się wygląda. Ludzie robią petycje, piszą, że kupili na Bora, rozumiecie, bloki, a wszędzie są dziury, nie? A już pomijam te dziury, jak zawsze samochód jedzie, to słuchajcie, kurz tak się mocno unosi i nikt z tym nic nie robi, tylko wysyłają od czasu do czasu, żeby już nie było więcej pism na równanie takiego czegoś. Szok normalnie. A wiecie, paczkomatów wszędzie nastawiali. Ja jestem za paczkomatami, jak najbardziej. To jest wygoda i mobilność internetowa bardzo mocno się rozwija. Jak widzieliście już, zielone paczkomaty powstają. To są paczkomaty budowane przez Allegro. Sieć mocno rozwinięta. No bo słuchajcie, no bo ludzie kupują, bo wierzą w te Allegro. Przynajmniej jest tam jakaś reklamacja uznawana. To jest na pewno duży plus. Także taka wrzutka tylko. Słuchajcie, no idę na spotkanie z przedstawicielem. Z wykonawcą. Chcę, żeby mi to wszystko opowiedział. Ja wybrałem już moim zdaniem najlepszą firmę, jeśli chodzi o pianę. Ale ja wam to wszystko przekażę na miejscu. Bo pamiętajcie, wybór dobrej firmy to jest pierwszy krok do sukcesu. Żebyście nie mieli później z nimi problemów. Zobaczcie, na razie wszystko co wybieram, jak cośkolwiek jest nie tak, nie ma problemów z reklamacją i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo mocno czytam o firmie, jak długo na rynku, czym się zajmuje i tak dalej. Na razie były strzały w dziesiątkę. I mam nadzieję, że do końca budowy tego domu tak zostanie. To widzimy się na budowie. Jestem po rozmowie. Wykonawca właśnie w tej chwili odjeżdża. I powiem wam tak. Tą wiedzę, co ja dostałem... Nie przekażę jej. Sorry, ale naprawdę rozmawiał tu ze mną godzinę i powiem wam, że takie podejście, taka wiedza normalnie głowę mi rozwalało. Naprawdę ciężko to opisać, bo o tej całej technologii, o tym całym wszystkim, co on wiedział, to ja dużo na przykład czytam, wiem, dokształcałem się, bo wydaję pieniądze i to niemałe. I powiem wam, to co mi opowiedział, to jest normalnie bardzo mało wiem w budowlance, a dom już stoi. Na samym początku. Tu jeszcze dostałem gadżety, też wszystko mi tłumaczył, pokazywał mi pianę komórkowo zamkniętą, jak to działa, gdzie się kładzie, naprawdę słuchajcie, wiedza konkretna. Tu jest otwarto komórkowa pianka, jak ona działa, tu w ogóle wykonawcę macie. Ta firma, wy zobaczcie w ogóle jaki fajny gadżet, jeszcze nie otwierałem, ale jest tu tych gadżetów.
latarka, słuchajcie, latareczka. Bateryjki tylko trzeba wsadzić. Tu jakiś nożyk survivalowy. Mówi, jak w lesie z tym się zgubi, a to będę miał, to przeżyję. A ja tu widzę na browarki, nie? Także... No i jest tego od groma powiem wam. Dobra, ale jak już widzicie, piana będzie firmy Crossin. Teraz tak, to co ja mogę wam przekazać, roboty mają od groma. Niestety będzie trzeba poczekać około miesiąca. Jesteśmy na łączach. Powiedział mi wszystko, co mam, co ma być przygotowane. I teraz to, co ja chciałem powiedzieć, to właśnie chodzi o te deskowanie. Kurczę, mogłem w sumie rozmawiać z nim przy kamerze, bo gościu był tak interesujący. Trochę ciała dałem, no ale dobra. Słuchajcie, to co ja mam zrobić według sztuki budowlanej, mimo to, że kładę pianę PUR, powiedział, że mam zrobić deletację po całym dachu. Opisał mi, jak to mam powystawiać wszystko, jakie są folie, do czego one są, w jaką stronę napisami i tak dalej, i tak dalej. Wiedza, powiem wam, że duża. Nie to przygotowanie, tylko opowiadanie o tym. Bo można by było robić bez przygotowywania, słuchajcie, tego przewiewu przez ten cały dach. Tylko że on mówił, że wtedy jakoś inaczej są deski porozsuwane i tak dalej. Jak on w ogóle tutaj przyjedzie, już wykonawca, to ja go pociągnę przy kamerze, żeby to wszystko opowiedział, tą całą wiedzę. Poproszę go i opowie wam to przed kamerą. Także... No nie wiem, no kurczę, no za dużo wam nie powiem tego, no ale wy mnie znacie. Ja wam pociągnę go przy kamerze, jak już będzie to robić na tej zasadzie. Wiem, że ja robię teraz tak, na pewno był pochwalony dekarz, że ten dach jest zrobiony wzorowo. Tam wszystko było pomierzone, posprawdzane, w kalenicy mówi jest książkowo. Mówi, no niestety jeździ na różne inwestycje. I mówi, no naprawdę dachy są, kolokwialnie mówiąc, popsute, no są źle zrobione, są, no z takim, no słuchajcie, robi 20, minimum 20 domów w miesiącu i to trzeba wszystko zorganizować i podjechać i takie domy trzeba nawalać non stop, powiem wam, także wie co mówi, wie jakie budowy omija, wie jak robią deweloperzy, wie jak prywatni ludzie, no i co, no i tak to wygląda. Ja mam dużo roboty. Ja mam w tej chwili dużo roboty, dobrze się zdecydowałem na tą pianę PUR, chociaż myślałem, powiem wam szczerze, że myślałem, że nie będę musiał robić tej wentylacji, mi dużo czasu odejdzie i wręcz byłem przekonany, że będę mógł popsikać na deskowanie pianą i to tyle w temacie. Mówi, że są gdzieś tam jakieś, można psikać na deski, ale no nie jest zalecane to w moim wypadku. Także słucham ekspertów, gdzieś gdzie naprawdę się tym znają. No i to wszystko. Dalsza część będzie pokazana, jak już będzie piankowane. I zabieram się za robotę, tak najzwyczajniej na świecie. Szkoda, że nie odpaliłem tej kamery z nim. Tak jakoś chciałem pogadać, powiedział wszystko i mówię, mam już tą wiedzę w głowie, ale tak jak już czym dalej, tym dalej, tym się zapominam, mówię, już jej nie przekażę, bo za dużo na łeb miałem mówione, nie? Na tej zasadzie. Dobra, robię to, bo zaraz będę musiał robić całe poddasze. Taka wrzuta. Postępy na budowie. To są takie, że lecę na drugie śniadanie teraz. Gdzie ja ten telefon schowałem? Która jest godzina? 12:20. Lecę na drugie śniadanie, wezmę też Magdalenkę
tutaj mi pomoże podocinać, bo zawsze robota idzie szybciej, a już roboty mamy od groma, także już nie mogę za bardzo w tej chwili się guzdrać. Ej, co, ja przygotowałem całe stanowisko, już podocinałem wszystko na skos, 10 metrów. Wiem, że mam 11, ale z tych ścinek coś wezmę. I zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale też przekonała mnie Magda, że mam przyjechać na te drugie śniadanie, bo maszyna przyszła już, ta dmuchawa, także jestem ciekawy, rzucam tu wszystko i jadę zobaczyć, nie? Także wam też pokażę, jak to wygląda. Taka wrzuteczka z dnia. A i co tam jeszcze w ogóle o tych dachach? O tych dach mierzył. Było 9% wilgotności. Mówi, że idealne. Tam chyba do 12% mogło być. Jest dobrze, bardzo dobrze dach wysuszony. Kurczę, powiem wam, ja do tego wracam. Mądry chłopak, naprawdę żałuję, że tej kamery, kurczę, nie odpaliłem. Bo mądry gościu, naprawdę mądry gościu. Kurczę, nie wiem, czy ich tak szkolą, czy po prostu... Takich fachowców mamy w Polsce. Fajnie, 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 fajnie. Ja chcę wam normalnie go przy kamerze pokazać, jak on się wypowiada, bo powiem wam, że ja dużo rzeczy rozpoznaję, jak ktoś mi makaron na uszy nawija, a jak ktoś mówi bardzo profesjonalnie. Zresztą wy też to macie, no każdy ma tam swój jakiś tam, słuchajcie, wiecie, nie? Takie, jak to się mówi, taką rzecz. No dobra, zamykam siatę, bo wszystko mam powystawiane i do następnej wrzuty. Zjadłem drugie śniadanie i mam makitę. Słuchajcie, karton był uszkodzony, także idę też od razu sprawdzić wszystko. Niedobrze, że karton był uszkodzony. Magdalenka jest ze mną, idzie ze mną na budowę. Cześć, idę znowu tam pomóc. I pieska, roboty idzie przyspieszyć. Dokładnie. Dobra, to takie, taka wrzuta, słuchajcie. Które mnie martwi ten karton, bo ci rzucali na pewno bardzo mocno tym sprzętem. No ale to się zobaczy. Ciekawe, jak dmucha ta suszareczka. Bo jest ogromny. Na Maksiu gdzie? Maksiu? No poczekaj, tylko tutaj siknie. No dobra. Taka wrzuta. O tej drodze mówiłem, że wiecznie się kurzy. Zobaczcie, przejadę sobie 30 na godzinę. Zobaczcie, co się dzieje z tyłu. I później, jak tu ludzie mają chodzić? Wszystko... Wszystko jest zakurzone. A nieraz, jak przejeżdżają bardzo szybko... Jest kurz niesamowity. Z drugiego biegu ruszyłem, ale Skoda ma moc. Tak to jest. O, tutaj też coś robią. Wodociągi tutaj robią też. Pokaż do tego nowego budynku. Jedne i drugie. Robią. Niech ten pałac się w końcu wybuduje, bo ten pałac mnie interesuje. Z takim wielkim garażem pod ziemią. Normalnie fajny dom tutaj. Ktoś sobie buduje. No dobra, my lecimy do siebie. To poczekaj. Ja otworzę. Ja otworzę. No przecież siedzisz za kierownicą. Tutaj. Co, Maksiu? Jest, Madzia, jest. Spokojnie. Co, kochaniu? Już zamykam. Tu jest Madzia. Tu jest. Tu Madzia. Dobra, rozpakujemy się i otwieram.
Czekaj, zerwę nalepkę, bo jak będziesz kamerować wszystko. A tu jest mój numer telefonu. A wiesz, co ja mam już, kochanie, na mailach i na messengerach, nie? To jest w setkach. Dlatego chciałbym mieć chociaż telefon wolny. Jak ja to mówię. Nie mam już nic. Już nic nie mam. Dobra. W ten sposób będę miał swoją prywatność na telefonie. Tu też taki karton rozwalony. No zobaczymy, co z tego, co tam w środku jest. Jak tylko zerknęłam, to widziałam, że jest jakiś karton, tylko trochę tutaj rozwalone. Max, stop, kochanie, stop. Bo on wie, że ja mam smaczki w kieszeni. Dostaję. Dostał. Co? Dostał już. Stał. Max. Co tam masz na tym? W lodówce? Latarkę dostałem. Aha. Max, z firmy Crossin. O, no zobacz. Teraz myślałem, że bateryjek nie było, a spojrzałem jeszcze raz. Zobacz, jaka fajna. Mhm. Gadżety, zobacz w ogóle tu. Patrz. Takie nożyki małe. No. Takie poziomice, poziomice, śmieszne, malutkie. I takie nożyki survivalowe. Mówi, jak do lasu pójdziesz, to wszystko nim zrobisz, nie? Mhm. I tu masz opis jeszcze, do czego co służy, nie? Aha. Trzeba iść do lasu. Do lasu to taka przenośnia, ty. Piwo możesz otworzyć, ale co niektórzy zębami otwierają, to wiesz. To jest to. Taki gadżet, nie? Taki gadżet. No ale te pianki są fajne, te pianki, bo ci powiem, że to jest będzie materiał, który my będziemy mieli użyty. Ta akurat jest zamknięto komórkowa, mhm. A ta jest otwarto komórkowa. W warunkach laboratoryjnych psikane, także ona jest troszeczkę. Tak, troszeczkę większa, ona jest normalnie, ale jest pokazane, wiesz, nie? Jak jest struktura, jest to, wiesz. No zobacz. Ci powiem, że szkoda, że nie byłaś, bo ten gościu tak kurczę dobrze mówił, że albo ich tam szkolą, albo naprawdę taką wiedzę ma, bo tak normalnie kurczę, wiesz, wchodzi w ciebie, w twój umysł i wszystko mówi tak, jak chcesz słyszeć tak naprawdę. Tak jak ta technologia gdzieś, gdzie ja doczytałem i wiem, tak jest mówione, a nawet ci powiem inaczej, że jedna rzecz mi się w głowie nie zgadzała z tym pianem Pur, a on mi wszystko wyjaśnił, także rozwiał mi wszystkie, wiesz. Wszystkie te moje gdzieś, gdzie miałem jeszcze jakieś wahania. Naprawdę, kurczę, powiem ci, dobry fachowiec. Czuję, że dobry fachowiec. No ale zobaczymy, jak przyjdzie, nie? Zobaczymy, jak przyjadą, jak to zrobią. Wiesz, rozkładanie, profesjonalizm mnie interesuje. Wszystko, nie? W sumie. Max, stop. Maksiu! Jezus, Maksiu! Maksiu, Srachsiu! No co? No co? Jajego, tu jest rureczek od groma, ty. Naprawdę. Dawaj mi maszynę. Gdzie ten karton był uszkodzony? Z tej strony. Czy nic nie jest połamane? Powiem wam, że to jest odkurzacz. Wciągaliście. Mieli je chyba tutaj. Ale ja wam to pokażę. Imbus jest. Aha. On jest na sensorach. 2x18. Najmocniejsza brushlessa silnik, jaki jest tylko ten. Max? Czuję, że mam tam smaczki i koniec. Ty, a co to jest? To jest worek, tak? Na te? Może? No, worek na liście. Jak fartuszek.
i do gotowania. No co, piekarz w końcu, nie? Co ja w portuchach nie chodziłem po piekarni? To nie jest tylko babskie. Kochanie. Dobra. Chcę to odpalić. Ja chcę tylko to odpalić, nie chcę teraz się w to zagłębiać, mówię jak. Oby się przydało, a nie leżało. Więc to śnieg będzie można... Ja cię zaszczelę. Misiu, śnieg będzie można jak przed posesją. Tylko żeby nie chodzić jeszcze po nim, z rana weźmiesz tą maszynkę. Przed wyjazdem do pracy, jak ja jeszcze będę spać, przelecisz szybko podwórko. Tak. Ale to ci moment zajmie. Naprawdę, to jest bardzo szybko. No na pewno, jak cię obudzę, to to wiesz. W minutę mi to zrobisz. Aha. Dobra. O, tu jest nakładka. I ta śruba ma być dokręcona, bo już tyle sobie oglądałem na internecie, dlatego tak wiem. Bo tu jest sensor, że tu nikt się nie uruchomi, jak te sensory nie wyczują, że wszystko jest dobrze pozamykane. To jest plus, to nie jest, wiecie. Siad. Koniec. Maksiu, przestań szczekać tu. Suszarki zaraz do ten. Mam dwa ostatnie smaczki i normalnie inaczej nie przestanie. No. Dobra. Spokój. No i co? Załączam pojedynczy silnik i podwójny. I teraz tak. Aha, Magda, tego co ja ci nie powiedziałem. Zobaczcie, tu rur jeszcze jest, bo to jest na liście. Ja już tego nie będę. Możecie sobie wejść na innych youtuberów i sobie zobaczyć, jak ta maszyna działa. Ja jej nie reklamuję. Ja to mam gdzieś. Ja pokazuję tylko, jakie ja sobie rzeczy kupuję do domu. Jak wiecie, ja wam powiedziałem wyraźnie, że ja będę kolekcjonował wszystkie rzeczy z Makity. Co jakiś czas sobie będę kupował jakąś jedną rzecz. Może co miesiąc, żeby za rok mieć 12. I po prostu jechać na jednym sprzęcie. Jak widzicie, tu jest Radeiko Makity. Wszystko idę w jeden sprzęt. Kupiłem tą kątówkę Makity. Ja wam pokażę, bo ludzie dochodzą, to nie wiedzą. Tu jest, kochani, sprzęcik. Kto jeszcze nie widział? I tak sobie wchodzę. A tu mam ładowarę Makity. Także tak to wszystko wygląda. I wszystko, słuchajcie, jeden sprzęt będzie i na jednych bateriach, nie? Jeszcze nigdy nie użyta, rączka nawet nie przykręcona. O, i to jest z tym silnikiem start-stop, czyli on szybko się zatrzymuje, żeby was tam nie uszkodzić. Ale teraz, Magda, to co ci nie powiedziałem, to muszę jeszcze baterię dokupić. Bo mam dwie. A ta maszyna potrzebuje dwie, to chociaż żebym miał jeszcze trzecią do radia. A ona 380 kosztuje za sztukę. Ale to nie szkodzi, nie? Bo przyda się. Wiesz, że się przyda, wszystko, nie? Wszystko się przyda. Za chwilę kupisz nowy sprzęt, za chwilę znowu trzeba będzie. O, widzicie, jak szybko się zatrzymuje? To jest ta nowość, za co się płaci. Za tą technologię, bo normalnie to się kręci, kręci i czekać aż na ziemię odbicie. Dobra. Jajka, co to? Dobra, raz, dwa założę. No właśnie, przecież przyszłam tutaj. Wydmucham Magdę sprzętem, żeby jej buzia jej się cieszyła. Sam sobie się wydmuchaj. I co? No i będziesz, jak zobaczysz ten podmuch, to od razu... No na pewno. Buzia na twarzy, bo ci ucieszy. No lepiej nie we mnie. No we... 240 na godzinę wiatru. Nie, bo mam kaszel. I co? To było tak. I co, dobre? No, chodź. Mocno, bo z tym kurzem, z tym wszystkim tutaj. Idziemy czyścić liście. Liście, ciekawe jakie.
Nie ma liści. Pewnie, że nie ma, lato jest. Nie mogę tu iść, bo pies mi wyjdzie. Poczekaj. Daj, ja będę kręcić. Co? Nie, powiem wam, że dobre, bo nawet śnieg będzie można z samochodu, nie? Nie mam gdzie wam tak porządnie pokazać, ale ja wam powiem, po co naprawdę ja kupiłem w tej chwili. Bo jeżeli będę tarować ten styropian, no to będę musiał go czymś odmuchać, żeby się nie zawinęło, słuchajcie, ten całe pyłki styropianu w siatkę. To kupiłem tylko dlatego, żeby po tarowaniu elewację ładnie przyczyścić. Czy tam woda była? Ja ścianę pobrudziłem. Takie skutki picia wódki. Magda idzie. Już, kochanie, już. Wszystko ok. Co tu się stało? Nie wiem, pies chyba przewrócił. No weź ty. No co? No oblałeś. Max to zrobił. Max, no mam nadzieję, że ta farba przynajmniej się sprawdzi, wodoodporna, czy jak to tam na brudy, czy... Dalej. Dobra, robimy. Idziemy. Taka zabawka. A jeden silnik jeszcze można włączyć. A, to nie widziałem. A to jest dobre! Pokrętło, tylko że sobie samo zrobię taki tempomat. Nie muszę guzika trzymać. Ja lubię zabawki. Głupoty mnie dopadają. Całe 10 minut nagrywam, jak się wygłupią. Dobra, idziemy robić elewację. A jeszcze tak szybko skoczyliśmy, bo paczki do paczkomatu przyszły. Także raz, dwa. Budowlane rzeczy. Ale wy będziecie widzieć. O, tu to standard. Domówiłem pianek i kleju.
kable i pianki na elewację. Musiałem domówić, dałem 300... Kurczę, nawet nie pamiętam ile. Ale dużo kasy, już słuchajcie, ponad 1000 poszedł na pianki. Tak z dokupienia, bo normalnie to więcej, bo kupowałem... Bo kupowałem przecież normalne jeszcze. Ze sklepu, ale stwierdziłem, że ze sklepu nie będę kupywał, bo jest za drogo. Z internetu jest taniej, a i tak trzeba kupować w dużych ilościach. Także jak śledzicie moją budowlankę, to patrzcie jak ja to robię, bo ja to zawsze wiem, nie zaoszczędzić. Nie oszczędzam złotówek, oszczędzam tysiące. I tak to wygląda. Wiem, że dużo ludzi śledzi, bo ja jestem bardzo mądrą osobą. Dziękuję, dziękuję Emi, Samopałka, Magda, Szminy, Robicz. Emi, tak? Nie widziałem, tak? Magda, widziałaś o tym? No. 300 sztuk kołków 28 cm i metalowych prętów do kotwiczenia. Ja się nie bawię w plastikowe. Plastiki nie dla mnie. Ta elewacja ma być zrobiona z pokolenia na pokolenie. Także są zakończone plastikiem, żeby nie było mostków termicznych. I on tutaj się... Nie wiem, czy ja go tak mogę chyba wbić. Kurczę. O. O, jest, kliknął, on jest tu na równo. Jest tu plastik, a metal jest odtąd się zaczyna, dotąd jest tu rozpręża. Tak to wygląda, nie? Kołek. No i ja już go chyba nie wyjmę. Tego metalu. Także jest 299. Dobra. Lecimy do roboty. Taka wrzutka, słuchajcie, że materiał przechodzi, a robota idzie do przodu. Zapomniałem, za ślepki jeszcze muszę kupić 300. Te wiecie, w piance. Max, stop, stop, Max! Piciu, chcesz? No chodź. Max pije tu z wiaderka. Ostatnio ktoś mi pisał. A gdzie masz ten, no, a gdzie masz ten chyba. Ostatnio ktoś mi pisał, że mu ten. Dałem wodę. Nie spuszczając węża. Jakby nie wiadomo co to było. Masz, Maś. A gdzie masz ten papierowy? Bo on tak może z papierowego bardziej. Dobra. Kupon. Będzie chciał, to się napije. Tu jest woda, jak będzie chciał. Dobra, Emil, lecimy do roboty, bo. Lecimy. Lecimy. Wiem, że ciebie wziąłem tylko, żebyś mnie motywowała i moje ręce pchała do roboty. To włączam music i lecimy. Aktualizacja. Magda była po ciasteczkach. Po pączki? Tak. Pączek jest, kawusia jest. Ze staropolskiej. Zarządziła przerwę. Także jak ona zarządza mi tak przerwy, to nie, niech jedzie do domu. Wypije kawkę, pojedzie do domu, a jej lepiej sam porobię. Dobrze z nią idzie, ale zasługę przypiszę do siebie. Tak to wychodzi. Działam, działam. W sumie działaliśmy, ale teraz działam. No Magdalenko będzie jechać. Co Maksiu się stało? Siap! Działochę. No ale i tak mu tego nie dali. Nie możesz. A masz tu? Aktualizacja! Słuchajcie, 20 godzina. Magda jednak nie poszła do domu. Dostałam cały dzień. Powiedziała, że jakby musiała iść, to by mnie po głowie musiała walić. Za to, że nic nie robię. A tak? Efekty są, no są. A tak, które? Wszystko zrobione. Wszystkie docinki. A jeszcze tam muszę tylko wsadzić. Trzymaj. No tam jeszcze jedną docinkę miałem, ale już jest. Skończone, pakujemy się i spadamy. Dokładnie. Pakujemy się, wydrytuję się posprzątać. A nie, poczekaj, bo ja tam miałem dociąć, tak? Jednego. Bo widz przyjechał, znajomek, już się poznaliśmy.
chciałem mu klakson podłączyć, bo widziałem, że jeden kabel ma luźny, bo uderzył w zwierzaka i sobie cały zderzak rozwalił. No ale grubsza sprawa, nie udało się. No dobra, to taka w sumie wrzuta, nie? Ja już to obcinałem magdałkę, wiem to czy nie? Muszę znowu przymierzyć. No dobra. No bo przyjechał, to no, się rozproszyłeś. Musieliśmy przerwać na trochę z pół godzinki na pewno gdzieś przerwaliśmy. No, tak byśmy, tak, bo było chwilę po 19. No i teraz mieliśmy, ile tam, 30 minut wszystko skończyć. Tak się trochę przeciągnęło. No ale Emil mówi, że sporo zrobiliśmy, także trochę pomogłam, poprzycinałam, pomierzyłam. Także się udało zrobić właśnie no, to całe. To jest ciężko, tak nie? No. Przed ostatni klocek, co ty mówi. Nie, ja go muszę jednak dociąć, nie dociąłem. No nie gadaj. To jest jak Lego. No. To wszystko nie jest przyklejone oczywiście. Te dwa rzędy są no tylko tak, jak tamtą stronę robiłeś, to samo. Najpierw wszystko sobie pomierzyłeś i... Żebyście widzieli, ile to jest... zabawy z tym. Teraz na przykład muszę obciąć o 1-2 cm, żeby była dylatacja. Tak to ja robiłam, nie? Może nie wszystko, ale sporo. A. Ale to już teraz końcówkę to już Emil robi. Żeby nie było na mnie, że źle przycięłam. Kochanie, ty jesteś najlepsza. Nie. Pokaż, jak ładnie tu się smaży. Nie, fajnie, kurczę. Ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz, nie wiem, tutaj Emilowi docinać ręcznie, nożykiem albo jakąś tam piłką, nie wiem. Pod kątem, nie? A tak to no, ja też nie umiałam, bo się bałam pod kątem. Mówię, nie, nie umiem. Nie wiedziałam, ale patrzę, pokazał mi, jak się robi. No, wystarczy pokazać. W budowlance tak. Wystarczy pokazać, dobrze wytłumaczyć i nie ma żadnej filozofii, nie? Tak. Wiadomo, że kogoś trzeba mieć, żeby technikę całą ogarnąć, żeby wszystko nadzorował ktoś, ale robić można samemu, nie? Jeden ktoś to pokaże drobny etap i już dalej się leci. Nam się gdzieś tam pomóc teraz przy tym ostatnim. A tak się męczy, żeby tak bym ja podtrzymała i ten. I tam byś Emil włożył. A tak musi jedną ręką przytrzymać do góry, żeby nie spadły te klocki i ten styropian. Jest. Mamy to. Fajne. Możemy iść do domu. Jak posprzątamy jeszcze. Daj pokażę wszystko, jak jest zrobione. Proszę. Zapalę światło, bo te są ciekawi. Zobaczcie. Dokładnie macie. Tutaj parę pasków, bo ja nie marnuję styropianu. I tak to będzie wszystko zakryte pod podbitką. Dotąd jest elegancko, a tu ta rzeźba tak jak jest, ale się zapiankuje wszystko i tak to słuchajcie wygląda. Ja zostawiłem dylatację wszędzie, tędy będzie wszędzie wpadać powietrze i będzie lecieć przez cały dach. Wystarczy 2 cm, nawet centymetr, po prostu powietrze ma wpaść i wypadać kalenicą.
Prawda, dziękuję. Na zdrowie, dziękuję, Emil. Poprawka. No i zobaczcie. Tak to wszystko wygląda. Widzicie? I wtedy ja tam odchodzę 3 cm, daję folię specjalną. Ten, słuchajcie, ten gość, który będzie robił, mówcie mi, pianą pur. On mi wyśle linka, jaką tą folię mam użyć, bo się tak z nim umówiłem. Ja sobie to kupię, ja się przygotuję i mam do niego dzwonić, jak już będę gotowy, nie? Mniej więcej to jest 1 miesiąc, ale to jest na tej zasadzie, że jeżeli zrobię szybciej, mam mu dać znać. No i wiadomo, budowlanka jest zależna od różnych rzeczy, od różnych wykonawców. Jak ktoś wypadnie, to akurat by wtedy wleciał. Także to wszystko tak to działa w tej budowlance. No dobra, jakiś tam krok milowy jest. Tu jeszcze jest bardzo dużo roboty, bo tutaj trzeba wszystko przykleić na pianoklej. Trzeba wykołkować wszystko, uszczelnić pianką, poobcinać i dopiero tarować, nie? I klej i siatka. No jeszcze trzeba tam narożniki powklejać, żeby to nie pękało. No jeszcze jest dużo, ale dwie ściany będą po prostu zrobione, nie? Taka wrzutka, kochani, z postępów, z tej elewacji. Ciągnie się normalnie długo, ale... Dobrze, nie. Ale jest. Wszystko z góry byłeś? Nie, tam jeszcze. Tam już schowam. Dobra, to na tyle, bo jest późno. Ja wskakuję sobie poćwiczyć na siłkę, na chatę. I to na tyle. Do następnego filmu. I śledźcie kanał Emil Koszty Budowy. A i za dużo hejtów nie walcie, bo trochę się sypie coraz częściej ostatnio i czasami mi się wydaje, że dużo osób tutaj jest, że po prostu czeka na mój upadek z wysokiego konia. To naprawdę to tak, czy ja komuś coś zrobiłem, pokazując budowę, że komuś nie jest, słuchajcie, że ktoś by zrobił coś innego inaczej, to mnie to hejt za to spotyka? Wow, jaka Polska. Nie, Polska jest wspaniała. Tylko ludzie, kochani. Zresztą wy to wiecie. Dużo emigrantów jest w ogóle, chciałem powiedzieć, co nie przyjedzie do Polski. Nie ze względu na pieniądze, bo ma pieniądze bardzo dużo, ale nie chce wpadać w tą mentalność. Ja to wiem. I wy już też. Dobra, to na tyle moich rozwodów. Wywodów życiowych. Ale ja wiem, że wy je kochacie, dlatego ja się wypowiadam to, co ja wiem, to, co ja czuję i to, co ja widzę. Czy dobrze, czy niedobrze, sami ocencie. Bo jesteście podzieleni komentarzami, także coś w tym musi być. Nie mówicie jednym echem. Kto mnie krytykuje, zawsze ma kontrę od dobrych ludzi, dlaczego to robisz. Jesteśmy podzieleni. Oj, niedobrze, niedobrze. A wszyscy Polacy mówili, to jedna rodzina. Dobra tam, na razie, trzymajcie się, heja, do następnego.